tym że... ataku fanatyk, Chapel. No, po prostu rywale wjeżdżają im pod celownik, chcąc manewrować w tych smokach. Czy też czasem masz tak, że na OBS-ie ci się wrzuca ten? Wrzuca ci się strona główna Twitcha z jakiegoś powodu? Manewrować w tych... Nie. Bo ja czasem tak mam i mnie to tak frustruje, sorry jakości, by the way. Nice, good, good. Nie wiem z czego to wynika, ale tak mniej więcej co drugie podejście u mnie to wygląda, że za pierwszym razem jak odpalam transmisję, to ten czat kryje się poprawek w OBS-ie, odpala mi się jako strona główna Twitcha i tam automatycznie kryje się kanał się autoplayuje. Okej. Okay. I jeszcze jak na złość, któryś... Znaczy któryś, jak na złość ten layout nie jest na dark mode, więc wszystko jest tak kurwa oczujęte. Ajajaj. Cześć, Skady. Huej, Skady. Skiddy Greg? Skiddy Greg, Boże. Never forget thee. Biedny, ja mu współczuję. Ja mam nadzieję, że dzisiaj mi nic nie będzie się z padem działo niebezpiecznego, bo ostatnio miałem z tym problemy. A ty grasz na jakim? Switchowym. A, na Switchowym. A, Boże, bo ty grasz na Switchu, Jezu. No. I'm retarded, sorry. Nypy, przyzwyczaiłem się. Skidy Y niż Skidy, cześć Triplus. Cześć Triplus. No dobra, to za jakieś 10-15 minut kończymy dziewiątkę. Do zobaczenia o 19. Jacek jest bardzo dobrze nastawiony. Samik jest bardzo naiwny, jeżeli myśli, że ja to szybko skończę. Tylko tyle chciałbym powiedzieć. Wierzę w umiejętności najlepszego gracza w platformówki. Wiesz co, ja pamiętam jak dużo kurwiłem na Wailego w tej części, więc nie nastawiam się, zwłaszcza, że mam jednego itanka. Cześć Cyro. Siema Hitsuru. A jak widzę to, jak mi idzie, to już w ogóle. Czy osobowością byłaby Concrete Mana? Tego, Galaxy Man. On nie jest trudny. Zastanawiałem się, czy chce mi się na Hama przychodzić przez to, czy nie. Dzięki za follow. Dzięki za follow. Dolphin się to nie gramy na Dolphinie, my gramy na Switchu, typie. Owszem, gram na Switchu i nawet mam tej state'a zrobionego Switcha. No jak wiem. Jackson. Jackson. I dzisiaj nie możesz mi marudzić na wysłopałę. A mnie znałem, że cię i tak znalazłby jakiś sposób, żeby to robić, ale... That's mean. To jest mim? Nie powiem. Tak, chły są mi teraz, haha. O, Triplus mówi z sensem. Bardzo mi się to podoba, co Triplus mówi. Każdy kiedyś wyrasta z nienawiści do MM9, no. Nie. Jak ktoś... Nie, komuś się po prostu może wydawać, że nie wyrasta. W nienawiści do Mega Mana 9 zostałem wychowany. Co wziąłem, Trident? Kiedyś lubiłem dosyć do nienawiści, o widzisz, ten człowiek mówi z sensem. Spasz? Nie. Po prostu... Tutaj... Pan streamujący nagadał i o... Ulala. O. Ulala. Dee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 
Zaczyna się dobrze. Nie wiem, o co chodzi. Ja w końcu nie wszedłem X6 na tym patchu. A ja tak. Fajnie było. Znaczy, wiesz, znasz moją opinię na temat X6, tak? Cześć Damian, cześć Bricky, cześć Irychon, witamy. Na pewno lepsza X6 niż X5. Ale to z kolei nie trudno. Kuźwa. Spal.
rozwalek. Nie, no jeszcze tylko 7. Jestem pewien, że wszystkich rozwalę bez utraty życia. Kośnik S. Trident? Czy źle pamiętam? Trident, tak, dobrze. Trizom Tridentem zwany. Au. Sięgam po Dawid. Jeden bez trafienia poszedł, dobrze. Przecież dostałem ładefek. Wiem. Chuju. Chaser. Może dlatego też Chaser jest po prostu Hornet, bo niższe jest rybki. Jewelman. Człowiek żyd. Podejrzewam, że to za oglądanie po prostu teraz dostałeś tak kultem punktu, że tak to imię. Ulala. Oj, baby. Jednak jesteś niezdecydowany w tym, co robisz, mnie to boli. Wiem, uwierz mi. Uwierz mi, że mnie boli to albo tak samo, albo jeszcze mocniej niż ciebie. Magma. Masz inne wrażenie, że... Nie, ma wrażenie, że magma bazuki jest lepiej nie ładować na Hornetmana. Właśnie widzę. Ostatnio jak... Tyle na unikaniu tego gówna, proszę. Nie, złota zasada, jak walczysz z sobą się, to nie unikasz rzeczy. Nie wiedziałeś, że tak działa? To jest magma. Yep. Kupernej dochod ci się nie przyda już chyba w ogóle. Ogólnie większość broni mi się już nie przyda z tego z paintem. Nie miałem go pełnego, czy też? To jest Tornado Blow, sorry, nie Tornado. Nie, on po prostu chyba nie zabija. Wydawało mi się, że jest 1 do 1. Chyba tutaj Black Ball. A potem to czego będę miał jeszcze pełną amunicję. czyli Satellite. Tam nie, niczego nie mam dobrego. Jezus Maria, blisko było. Nie rób niczego niemądrego typu wskakiwanie w kolce. Aż nie bardzo blisko było, żeby zrobić coś niemądrego. Wiem! Znaczy wiesz, zrobiłem już dawno coś niemądrego, na przykład uruchomiłem tę grę. Oczywiście to wcale nie jest tak, że ja szkoduję, gdzie się myśmiał. Ale kurwa, skąd? No to co Wiley? On był w tym samym etapie? Obaj. Najpierw odbijesz jaja, mów łeb. Proszę, nie mów. No, przepraszam, wyszło mi się. Dobra. Ja się przyznaję do błędu. Teraz jak działała druga faza tego cholerstwa? Nie pamiętam. Ja pamiętam tylko, że jakoś absolutnie chujowo i mnie to denerwowało. Co to było słabością teraz? I mean, mogę próbować tak naprawdę to, do czego mam amunicję. I to chyba nie był tyle. Nie wiem czy nie... Z tego co mam to... cokolwiek... Hornet Chaser? Nie wydaje mi się, ale mogę sprawdzić. Nie. Zdecydowanie nie. Black Hole Bomb. Na 90% nie. Co jeszcze mam? Bazook. Okay.
Yep. Zuka. Może nie ma sensu jej teraz manewrować, jak mam 3 HP. Można zrobić po prostu następne podejście. A, bazooka, kurczę. Znaczy, generalnie powiem tak, że... Czekaj, nie pamiętam, co miałem teraz, miał wszystkie fazy nas, czy ostatnia była w dzielnym etapie? Chyba były wszystkie naraz. Ja pierdolę. I on mi się dziwi, że ja myślę, że ja tu spędzę cały dzień. Nie no, rozwalisz ładnie. Ha, ha! Dobra. Generalnie pamiętam, że jak za pierwszym razem przychodziłem 9, to wyznawałem zasady, że jeżeli chociaż raz obezwa do jajka, to jest run sfailowany już efektywnie. I z tego co pamiętam, to ta zasada wcale nie była aż tak daleka od tego, jak ta walka mniej więcej przebiega. Więc na razie może po prostu sobie przypominam, jak ta walka mniej więcej wygląda. Tego chyba nie wiedziałem, jak się unika. Jak on tak blisko podskakuje. A musisz bardzo specyficznie podskoczyć, wiesz? Tak naprawdę w punkt, bo to się, wydaje mi się, że się da. Znaczy nie, o właśnie. A, w ten sposób, okej. Okay. Dobra. Że bardziej trzeba wytajmować, kiedy skoczyć, a nie jak skoczyć. O coś w tym desnej. Nie jest to jakiś dziki tajnik do ogarnięcia. No nie jest, ale... Że wiesz, że to się zbliża. No tak, ale jest dość specyficzny. To będzie ostatnie życie chyba? Albo jeszcze dwa? Ja chyba. Sprawdź. Jeszcze dwa. Ja z tego co pamiętam, to ja lubiłem rozbijać. W sensie nie mówię, że ty źle robisz, no bo trafiasz ewidentnie. A mi było wygodniej odbijać w momencie, kiedy on się odbijał o podłogę. Kwestia wyczucia. Nie to. Jak wam jedzionek? No, spokojnie, ja dzisiaj nie robię nic ambitnego, ja po prostu lenię się. Nie jest nic ambitnego. Przysięgam, zaraz stracę pół HP na tej fazie. Jak już mówiłem. Nie cierpliwisz się za bardzo chyba, mam wrażenie. Może? Znaję złotą zasadę, że... Im szybciej go pokonam, tym mniej szans mam na popełnienie błędu. To znaczy, no jak im szybciej odbijasz jaja, tym większa jest szansa, że nie trafisz tak jak chcesz. To musi być rytmicznie w miarę zrobione. Właśnie nie wiem, co to jest ten problem. Okej. Okay. Skidy z hejty. Hej, czy ktoś powiedział hejt? Chciałem się co robię, go? Chciałem się. Ojojoj. Dalej troszeczkę za szybko. Wiem. Znaczy, powiedz tak, nie obezwałem, więc ewidentnie nie było za szybko. No, na styk. Momentami mam wrażenie, że druga faza jest prostsza od pierwszej, jak się już ogarnie. No bo te fazy nie są jakieś bardzo trudne. Czy jednak są wszystkie na raz? Nie wiem, czy chcesz szukać tanka? Chyba nie. Nie, co ty, pojebało cię? Zwłaszcza, że Wily w 9 ma strasznie chujowe do unikania ataki.
znam pewnie ludzi, którzy się z tym nie zgodzą, ale moim zdaniem gorszy niż 7. Głównie przez to, że nie ma się slajda tak naprawdę. Ze slajdem podejrzewam, że byłoby trochę inaczej. Jezu. W sumie, czy my robiliśmy siódemkę na kanale poza wyścigiem kiedykolwiek? Nie wiem. No, nie no, przy okazji maratonów były na pewno. No, to raczej tak. Nie do. Bo ja na pewno robiłem przy domami 11, czy pewnie też robiłeś przynajmniej raz. Ja nie Wilk jestem pewien, szczerze mówiąc. Fajnie, że Wilk robił, nikt nie pytał. Czy ktoś robił u nas na kanale? Tak, Wilk robił. Ale, o Jezu. To już szóstki, chodź. Hej. Że trochę się ustawiłeś chyba w tym. Jezu. Zdawał mnie przyprawić, że aktuuję tu. No, to nie masz racji. Teraz to ja sam siebie ewidentnie chciałem zawał przyprawić. Czekam na ich 5 od was. Przecież było, nie wiem o co ci chodzi. Jak już to moje ostatnie życie. Czasami szkodzi sterować. Używanie parkbola na Wailego to taki lag. Zresztą najwidentniej w tej chwili chcę im bardzo pomagać. Do czasu. Że ty spełniły się te... Kurwa. I tank, i tank, i tank. Nie, nie zrobię tego. Z i tankiem. Użyj, 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 serio, serio ci mówię. Tak, tak. Nie zrobisz zrobię, to. Nie zrobię zrobisz tego. To. Zrobisz to. I on teraz cały czas będzie na górze latał. It's fine, masz hafeki, żeby to postępować jeszcze. No, do czasu. Jeszcze jeden jest! Zrobił to szaleniec! Dobrze! Pamiętaj, jestem zaskakująco zdumiony. Mamy to, no, wiedziałem, że się uda, ja mówiłem. On mówił. Ja mówiłem. On mówił, ja zdecydowanie, nie? Ja kategorycznie stwierdziłem, że to nie wyjdzie. I tym razem... To jest ten, Gold Experience Requiem. Generalnie to powiem tak, ile razy bym do tego nie podchodził, to i tak nie zmieni zdania, że 9 jest trochę przejebana. Bzyt, bzyt, bzyt. Potrzebujesz mojej pomocy, jak zawsze. No i to powinienem sprawić jedną rzecz szybko. O, tak. Zastanawiałem się, czy nie miałem Facebooka przypadkiem włączonego. Wolałbym, żeby nagle nie zaczął mi spamować. W sercie Steama. No to tak, skończyliśmy MM9, Shinji, końcowe przemyślenia. Ależ tego jest kurwa chujowa. No, znaczy powiem tak, nie jest to Mega Man 1, to na pewno. Ale pod względem tego, jak oceniam, nie jest jakoś specjalnie daleko.
Jezu. Oni naprawdę myślą, że my teraz skończymy. Znaczy, powiem tak. Mega Man 10 dla Mega Mana 9 to tak jak Mega Man 2 dla... 9 dla 10, tak jak 1 dla 2. O, to chciałem powiedzieć. Okej. Okay. No, ja dalej... Cześć Zuk, ja dalej mam 9 w bardzo wysokiej estymie. A ja mam ją w głębokim poważaniu. No ale... Nie wiem, może to dlatego, że ja dużo grałem w 9 i w sumie przez to, że nauczyłem się tej gry, lepiej mi się w nią gra. Może to nie jest obiektywne. To na pewno nie jest obiektywne spojrzenie i nawet nie jest takie. No nie jest oderwane od mojej. Od mojego doświadczenia, ale no. Generalnie powiedziałbym, że ciężko jakoś. No tak. Jakieś obiektywne spojrzenie. Ale, bardziej można spróbować się oderwać od jakichś takich osobistych. Spróbować spojrzeć na rzeczy takie, jakimi są, a nie jakimi je się widzi. No ale ja ewidentnie w tej chwili nie chcę. Jednakże Grosza Rodik 6, no z tym się zgodzę. Hej, to co, Sevi? Skoro ludzie już tak ładnie proszą o ich 5. Nie chcesz. X5? No nie chcesz X5, przecież nie lubisz tej gry. Może tym razem się przekonam. Może zagram zerem i go nie stracę. No. Może znajdę sposób, żeby radzić sobie z paskami HP donatów. Cześć, Jaskos. Nie ironicznie się nad tym zastanawiam, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak chcesz. Ale nie będzie ci szkoda tych 20 zł. Najwyżej 20 zł pójdzie na inny dzień, no od wielka filozofia. I guess. Donaty były w X6, nie w X5, ale paski życia donatów były w X5. Wszyscy doskonale wiem, że tego pożałuję. O mój Boże, on to robi. No bo... Powiem tak, z początku mieliśmy nieco inny plan generalnie. Ale biorąc pod uwagę, że ludzie tak pisali, że o, nie było w sumie X5 na kanale i w ogóle poza tym wyścigiem, no to wiecie co? A chuj. A chuj. Chciałbym powiedzieć, że Mega Man X Legacy Collection 2 to zbiór tytułów, w którym jest tylko jedna dobra gra. Tak nieironicznie dobra. Mega Man X6? Nie, X8. Zajmacie słabościami trwają pół godziny. Nie. Dobra, z ważnych rzeczy chcę zobaczyć, jakie to były opcje. Language Hunter, Metal Screen... jebać. Czyli nic ważnego tak naprawdę. Krapko! Zapomniałem już o tym, że w Magma Malo 2 był donut. No ale opening ma dobry. Jeśli muzyka w openingu jest fajna. Nie wiem czemu przez to myślałem, że odpaliłem ich 6. Nie, tam był taki ten. Chociaż Legacy Collection nawet nie ma tego japońskiego openingu chyba. Nie, nie pamiętam. Znaczy, da się chyba ustalić japońską wersję po prostu. Muszę bym zajrzeć. Właśnie... No w sumie ja się nie będę wypowiadał, bo nie mam nic z Collection 2. Zajmały eksperyment pod kątem sporze modów i chciałem to do Vega. Tasku, ja wielokrotnie powtarzałem, co sądzę o tego typu opiniach. Nie zabroni ci mieć swojej opinii w danym temacie, prawda? To, że ona jest absolutnie chujowa i bezwartościowa, no to nic nie zmienia. Taka prawda! Znaczy wiem doskonale, że to była prowokacja. Mówiłem Marcinowi już któregoś razu, bo on twierdzi, że on w sumie lubi X7. Że będę chciał go któregoś razu zabrać na jakiegoś streama tylko po to, żeby
mógł w danym momencie argumentować, dlaczego ta gra jest według niego dobra. To co, Sevi? Nie, spokojnie, nie zrobię sobie tego. Dobra, dobra, ale są ważne rzeczy, które muszę pozmieniać, bo inaczej mnie chuj strzeli. Dasz pod A. Dobra, czyli tak, to będzie strzał, to będzie skok, to będzie dasz, to będzie special weapon, to będzie giga atak. Okej. Auto charge, rapid fire, rumble, tego nie potrzebuję. Pamiętam jeszcze te streamy. A daj, przyjechałem do ciebie chyba dwa razy w ciągu pół godziny, gdzie wyłączyłem komputer kowa. Nie no, teraz przynajmniej wyłącznik jest u góry, więc już byś nie mógł. Jeszcze ja bym znalazł sposób. Nie wątpię. Ja nie mam z tym problemu, tylko bardziej kwestia jest tego, że no ja na przykład nie mógłbym mieć dasza pod A. Ja też. Zwłaszcza jeżeli bym musiał jednocześnie robić dash i strzelać. Mhm. Bo strzał mam pod... Znaczy, złota zasada jest też taka, że na każdym padzie obłożenie klawiszy jest inne, tak? Znaczy wiesz, wyobrażam sobie, że mógłbyś mieć... Ja bym mógł mieć na przykład dash pod Y, skok pod B i strzał pod bumperem. Bo to daje mi też możliwość naciskania tych wszystkich trzech butonów jednocześnie. No tak. Znaczy nie, tak w sumie się śmieję trochę, bo wiesz, obłożenie klawiszy na każdym padzie jest inne, tak? No dlatego ja pojedziemy teraz po nintendowsku. Czyli A po prawej, B na dole i Y po lewej. Tak. Dasz pod X. Weź kurwa. Nie mów mi nawet takich głupich rzeczy. No w sumie nie opłacasz nim robić. Bo tylko dostajesz chyba z... Pasterem dostajesz tylko wtedy? Nie pamiętam. A X-em dostajesz cały pancerz. Generalnie to można... Wiesz, zawsze mógłbym założyć, że na pewno uda mi się wystrzelić Enigmę. Hmm. A potem się wkurwiać, że mam X-a bez upgrade'ów. Co nie? Tak serio, jak sądzisz, Kingas? Zdam się na twoją opinię. O mój Boże. Powiem ci tak, weź sobie X-a na pierwszy etap, a resztę Razerem. Nie będziesz się potem wkurwiał na to, że nie masz pancerza. Znaczy, z tego co pamiętam, to... Czy ten armor był jakiś super w tej części? No to jest... O nie, Z-Buster w tym w X5, to jest tak bezużyteczny gówno. Nie pamiętam, czy mówisz to nieironicznie, czy nie? Mówię to nieironicznie, to był gówno. W szóstce był dużo, dużo lepszy. Mysterious voice. Tajemniczy głos. Trzy robotów, Jan Paweł 202, cześć Okset. Nie. Że to wygląda jak Sigma? Nie może być. Guchu, ha, 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 ha. Dobra, to po tym jak już się przyzwyczailiśmy do grania bez żadnego slajda, dasza i tak dalej, czas wrócić do Mega Manów X, a może później tak. Czas wrócić do niesubstannych komunikatów Ailey. A to dlatego Marcin zawsze powtarzał, że on mógł wygrać się tylko z tamtym patchem. No dobra. No właśnie. Ja tego nie będę bronił, to jest gówno akurat, to jest najgorsze gówno. To jest gówno, powiedział człowiek o wielu mechanikach X5. Mm-hmm. Nie oszukujmy się, jakbyś się na tym zastanowił, to znalazłbyś bardzo dużo mechanik, na które można tak przyoczyć. W sumie, może ja dlatego mam taką opinię X5, bo grałem nie jako zero. No ja zazwyczaj grałem jako zero i dlatego... Wiesz, ja ogólnie zazwyczaj grałem jako zero, tak? Więc jak słyszę, jak na przykład Marcin mówi, że powinniśmy grać jakąś konkretną postacią na wyścigach, tak? To mam takie... Ale ja niekomfortowo się czuję tą postacią, którą każesz mi grać.
Super, ale jak graliśmy różnymi postaciami w X4, to się wszyscy nie przytraliście. Znaczy, ja nie chyba dlatego, tylko dlatego, że skokowałem trochę. Znaczy, powiem szczerze, ja nie pamiętam, żebym aż tak bardzo... Aha, dobra. Ja nie pamiętam, żebym aż tak bardzo narzekał na tego, na Dash Console. Marcin na pewno przyoczy na to, że w Zero ma jednego bossa mniej, tak? Z tym, że też jak patrzyłem, to nie robi aż takiej dłuższej różnicy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak się walczy z generałem. Co nie? Wydaje mi się, że właśnie jest w miarę porówno, no. Znaczy, no jasne, jeżeli się spojrzy na speedrun, no to jest różnica, tak, ale... No ale... O, jest. Jak to się Fort Armor z pierwszą, drugą i trzecią zbroją? No, druga i trzecia zbroja to nie było jakoś nic szczególnego, one w porównaniu do pierwszej. Pierwsza była taka ikoniczna i była takim blueprintem dla pozostałych. Trudno w sumie powiedzieć. Ja lubiłem Fort Armor w zasadzie, to na pewno. Pytanie mi o PSX-owe X-y. To, że to nie trafia, to jest trochę mam, biorąc pod uwagę, jak to widać w kontra, jakie są hitboxy. A ten motyw to bangier. Dobrze, że nie jedzie tylko tutaj. Ja? Byłoby trochę marnotrawstwo. Znaczy, ogólnie muzyka w X5 jest całkiem spoko. Znaczy, nie wiem. Trochę też kwestia, że wiesz, że w etapach powtarzały się starsze motywy z jakoś tam... Znaczy jest tylko jeden na etap. Nowo, tak? Jest chyba tylko jeden taki etap. Tylko jeden na pewno? No... McWhalen. Nie wiem, wydawało się, że ktoś jeszcze miał, ale może... Może ewidentnie za długo nie grałem. To co lepsze, hover czy dasz do góry? Czy to w ogóle jest pytanie? Tak mi się wydaje. Ej, Sevi. O. Ale ma świetny pomysł po prostu. Będziesz strzelał. Taki, na który nikt nigdy nie wpadł. Będziesz strzelał. Tak. I chory, człowieku. Tylko czekaj, najpierw muszę posłuchać o każdym Mavericku, który jest. Crescent... Boże, bo to są te... Nie. Bo to są te normalne nazwy. O nie. Oh. Jak otwierdzę... What? Co to jest za pytanie? Dlaczego miałbym otwierać dołem paczki? Znaczy, paczki? Zadam inne pytanie. Jaka to różnica? Właśnie. Czy chcecie mi mówić, że nie ma tutaj state'ów? Ale chuje. Znaczy nie wiesz, bo chciałem po prostu dla memów wystrzelić i wejść tego wczytać state'a, ale ewidentnie nie będzie mi to dane. Na pewno się uda. Cały? Tak. Nigdy 62%! Wcześniej. Nigdy wcześniej. Dobra, to pozwolę sobie zresetować, żeby mieć wejść czego dwie szanse. Bo jednak planuję gejzerem. Mhm. Nigdy nie pojawiło okienko z wyborem otwarcia od dołu. Nie, ja rozumiem, że można na przykład bokiem otwierać. To, znaczy, to jeszcze zrozumiem. Znaczy zależy które. Jakoś... No, najlepiej jak są paczki, które są do tego przystosowane. Jak na przykład Stixy kiedyś takie były. I kiedyś były też takie mega paczki. Nie, teraz to są Stixy w normalnych takich opakowaniach, co się od góry otwiera. Myślałem, że puścisz jeszcze kapsułę Bordazu? No. Jak się wystrzelił Enigma? Chyba tak. Lukuman!
fabuła w Mega Manach. Znaczy, ostatnio mieliśmy na ten temat dyskusję, że w sumie tak od X3 łamrany na X4 ta fabuła już jakaś tam była. Mhm. Nie, Bifold jednak nie zepsałem. Były też takie mega paczki w... mega paczki Lace'ów kiedyś, które też chyba się otwierały od boku. O mój Boże. Czy chcesz mi mówić, że muszę jeszcze... Najgorsze jest to, że muszę maszować, nie mogę po prostu... Dobra, to powiedz mi, Sevi. Próbujemy jeszcze raz wystrzelić obie rzeczy, czy jednak idziemy normalnie? To znaczy, może spróbować wystrzelić w sumie. A potem jak ci się nie uda, to wczytuj i idziemy normalnie. Dobra. For the memes. I oczywiście jak się uda, to idziemy od razu do tych etapów. Tak. Nie. Ale wyszło. Nope. Dalej 62. Nie wiem, czy to znaczy, nie jest... Znaczy, procent jest chyba stały. To nie jest tak, że ten... Nie, chyba masz jeszcze jakieś 30 kilka procent możesz. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Ty po prostu memujemy, spokojnie, nie przejmuj się nami. The Skiver. Yes. Skiver. Dobry kolega Skiver. Dlatego trochę się śmieję z faktu, że Skiver. Pytasz mnie o rzeczy. I'm trusting you, Zero. Uwaga. Wszystko zrobiliśmy. Wszystko. Ajajaj. Zero fucking dice. Ajajaj, jak do tego doszło? Ajajajaj. Najbardziej mnie irytuje, że masz szansę na to, że nie wypali nawet, jeżeli to i wszystko tak ich należy. Jest. I to absolutnie jest się. Jak wiele innych rzeczy w X5. Nie, Dzuk, my próbujemy wystrzelić cały, robimy cały czas to samo, ale kurwa. Damy. Wróć. Tak, for the memes, spokojnie. To takie jakby się udało, to by było śmiesznie. Znaczy, nawet nie do końca, że byłoby śmiesznie, to pozwoliłoby mi grać z czystym sumieniem zero i nie martwić się o to, że potem go stracę. A mi jak go stracisz, no to proste, no wyłączasz grę po prostu i już nigdy do niej wracasz. Będę miał kolejny argument za tym, że mówi, że ich 5 to gówniana gra. Też tak kojarzę, zwłaszcza jeżeli chcę grać terem. Właśnie. Ja, The Skiver. Właśnie, bo chyba ten. Cześć, Szafirek. Nie no, już gramy od jakichś 20 minut, a gramy, arguably. Znaczy, czy to nie jest tak, że tytuł po prostu nie jest zmieniony? A. To było Wykrzyking Game? Nie, chyba. Nie pamiętam, Sylwio, gdzie jesteś? Ewidentnie nie. No, ewidentnie nie. Goddammit. Wniosek jest prosty, Muszę wejść i ręcznie to zrobić. A nie, czekaj, nie mogę, bo nie jestem zalogowany na Sevalion. gdzie się to z OBS-a robiło? Kojarzysz? Już zmieniłem. Okej. Okay. Set game. Wisał. Jeszcze tytuł można by zmienić pewnie, ale cicho. Tytuł jest uniwersalny bardzo. Tak. Tylko, że nie. Okej, okay, zero miałeś dasz, no? Ez. A double jumpa jeszcze miałeś w początku? No właśnie, ewidentnie nie miałem double jumpa. Nie wiem, czemu byłem przekonany, że go mam. Au.
Bo Wiz wszyscy jeśli go ma od początku. Tak też sensy. Zasięgi! Tak. Ulala. Przynajmniej te fanasy tak zadał. Checkpoint. Znaczy ogólnie chyba PSX-owe X już miały te checkpointy. Znaczy... W PSX-owe chyba już było tak, że przy Game Overze lądujesz tam gdzie trzeba, powiedzmy. Tak, tak, tak. W sensie X piątce, nie pamiętam jak to było w X4. Aha. Ja X4 chyba jeszcze życie się liczyły. Ja X4 generalnie bardzo mocno nie tykałem. Więc nie mogę... Samurai ja mówi, że tak nie było, więc tak nie było. Bujów. Come on. Chyba i tutaj można to ostatnie cięcie też kancelować. I mean... można też kancelować w PSX-owych X-ach. You don't fucking say. Ja zdążę. Tak. Zdążę. Ale tankę zgadnąłem. Cześć Marcinie. Skończyliśmy fajnym... MM9. Tak, jakimś cudem udało mi się skończyć MM9, nie pytaj, nie wiem. No bo dobry gracz jest prosty, nie wierzy w siebie. Plus tak naprawdę dwie pierwsze formy Wily maszyny są proste. No zwłaszcza jak się wiem, nie wiem co z nimi się robiło. Ale... Wiesz co jest najgorsze? Że myślisz, że możesz zrobić ten skok. Nawet nie myślisz, on jest po prostu do zrobienia. Czy to jest kufa pancerz dla X-a? Aha. Ja no wiesz pancerze, opłaca się zgadniać. W końcu okay, to jest też remix jedynki bodajże. W końcu i tak stracimy tego zero przecież. W ich piątce był czarny pancerz, tak? Nie pamiętam, czy nie był cheata tylko. Ale nie dam z tej głowy uciąć za to. W ich szóstce na 100% był tylko cheata. Wydaje mi się, że w ich piątce był normalnie. Co? Co? Marcin? Okay, Marcin? To jest wyższa matematyka. Boję się jej. Daj się Evertros, bo sami w tej grze. Tutaj jeszcze przynajmniej mieli normalne paski HP, tyle pamiętam. Bla, 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 fabuła, bla, bla. Tak się walczyło. Zgadzam się. Marcin dostaje palpitacji na miejscu. Wiem, domyślam się. Ale jak... Jaka gra takie metody przechodzenia i co ja mogę powiedzieć? Wow. Ale ty dobry jesteś. Autentycznie. Znaczy ja też powiem nie tak. Do... Nie wiem jak można być tak dobrym w tego jak ja. Oj, naprawdę szczęście jest. Fet. O tak. Z pewnością Enigma będzie miała dużo większą szansę na to, że trafi. To co słyszałem, że sprawdzamy co część, czy Enigma wystrzeli. Well, I mean, możemy. Hejci fajnego Megamena, ale ja nie hejcę X6. Ajajaj. Gdzie był zapis? Startem? Ewidentnie nie. To pewnie zapisałeś. A, czyli nie dało się tutaj zapisać. Więc okay. Dlaczego będę musiał jeszcze raz słuchać gadki Ali? No dobra! Faja!
To co, kiedy widzowie odliczają restarty spowodowane niecofieniem enigmu? Negative. 62%. Szutla na pewno zadziała. Mhm. Jest. A czy Grimzy nam nie dawał double jumpa? Nie pamiętam, albo spin slasha. Właśnie wydaje mi się, że jedno jest tożsame z drugim. Może? Na razie to chcę zobaczyć, jak ta gra daje mi raka. Jak pierwszy raz grałem w X5 Enigma, wyszło i nie wiedziałem, o co chodzi. Pamiętam, że jak oglądałem speedruny z X5, to sprowadzało się do tego, że oglądało się intro kascenkę przez jakiś czas tylko po to, żeby być dokładnie w klatce, która spowoduje, że broń nie trafi. Mnie to tak denerwowało. Tylko teraz nie pamiętam, czy Shutli zawracał, czy nie? Ga. Możemy grać! Holy shit! Nie idę, nawet nie próbuj tego sugerować. Jedyne po co mogę tu iść, to tylko po to, żeby się powkurwiać na laserie. Nie, no przecież normalnie. Teraz będzie ten Tidal Whale chyba. Jego słabości był. Możliwe. Chyba. Możliwe. Nie pamiętam. Bo ja naprawdę po fiasku skiwerowym ja w tej grze niczego nie będę pewny nigdy. Kto dawał Time Stopper? Dark Dizzy, nie! Nie wiem. Przez to chciałem powiedzieć Skiver, ale Skiver to była słabość. Skiver. Znaczy, słabość. W dużym skrócie, Sevik bardzo dobrze mi doradzał na wyścigu. No powiedziałem, żeby wszedł do Skivera wtedy, kiedy nie musiał iść do Skivera. No mniej więcej. To jest double champion? Ewidentnie. A Boże, ten może być tak dobry. Bardzo dobry. Spin to win, guys. Szkoda, że to nie Diglave. To dobry jest spin to win. The Diglave. The Diglave. Ja myślę, że o coś jeszcze myślisz, nie? Po prostu uciekasz. I patrzysz, jak klatki ci umierają przez to, że atakujesz. To jest dla speedrunnerów ten etap pewnie tak gigantyczny boner killer. Jak każdy, który jest efektywnie tym... Autoscrollerem. Autoscrollerem? Na czym? Na Switchu. Yep. W Legacy Collection. Legacy Collection Switchowe. Ajajaj. Dobra, tam jest też szkoda. Tutaj pewnie powinienem przykusnąć, albo tutaj skakać jedno z dwojga. Powiedziałem skakać. Chodź. Dzięki. Działa. No właśnie, nie powiem, wystrzeliwuje, działa. Tutaj to nie będzie coś strzelał, no. Ty już ćwiczysz przed tym, przed Shadowdevilem? Tak. Tam był strasznie mały ten... Był bardzo mały. Tak, i to ta walka tak długo trwała. Tak samo chyba ostatnio oglądałem, jak była walka z Sigmą w X4. To tam też chyba był jakiś bardzo mały. Ej, Ferry. Ja cię bardzo szanuję jako człowieka i jako gracza, naprawdę. Marcin zaraz mówi, że wychodzi. To jest, moi drodzy, chęć do tego, żeby być lepszym. To jest pytanie z technik,
który ci ulepszają jako gracza. Kurwa, ale mam déjà vu w tym momencie. Jakby dokładnie w tym samym kontekście było coś o tym już kiedyś mówione w ten sposób. Ja rozumiem, że ja tak mówiłem na moje życie, że to jest Hyper Straż Amix 4. Możliwe. Nie. Przyznaję, że to było jednak trochę na czterstwo, bo nikt nie miał okazji jakby... Ja o tym nie mówiłem w kontekście tego, że o będę grał zero będzie i będzie spoko. Więc to mógł być trochę skrzypowane. No bo były sapy o to, że dasz konsolowałem w X4. Znaczy, to też to, co ja cały czas powtarzam, że moim zdaniem, jeżeli się na to zgadzamy, to każdy powinien móc grać kim chce, tylko żeby nie było potem pretensji o wynik wyścigu w związku z tym, tak? No tak, no bo no ja wtedy wprost mówiłem, że ja się tutaj niekomfortowo grając X, bo ja nie grałem się wtedy nigdy chyba. Dobra, może raz. Au. Czyli to ci nie pomaga. Tak powinno działać to glitch. I mean, z definicji jest to mechanika, która działa zgodnie z tym, jak powinna działać gra, bo combo zero skinczuje dopiero przy trzecim ataku. Mhm. Więc jak skancelujesz przed trzecim atakiem, no to masz... No to przeciwnik nie ma klatek nieśmiertelności i możesz go bardzo masywnie zamedżować. Znaczy moim zdaniem nawet jeżeli ty glitch... Moim zdaniem jeżeli coś jest problemem tutaj to to, że dash anuluje w 100% animację. No ale ja rozumiem to dlaczego. Akurat wydaje mi się, że to było specjalnie zrobione, wiesz? To, że dash kanceluje animację przez to, żeby zachować płynność rozgrywki. Znaczy tak, tylko połączenie tych interakcji jest zbyt problematyczne, tak. O tak powiem. Tak, z tym się zgadzam, ale może to też był świadomy wybór. Może, nie wiem, no. Mhm. W niektórych grach pewne rzeczy zostają wprowadzone intencjonalnie, umyślnie, jak na przykład Super Metroidzie, Wall Jump i Shine Sword. To są mechaniki, które zostały wprowadzone no praktycznie specjalnie po to, żeby psuć grę. Żeby umożliwiać sequence breaking i inne. Ja, mam wrażenie, że tutaj bezpiecznie jest po prostu walczyć w nim normalnie. Tak. Moim ulubionym bugiem, który okazał się koniec końców featurem wprowadzonym później jest chyba stakowanie motolisków i ogólnie latających jednostek w stekercie. Bo to domyślnie było bugiem, a koniec końców wszyscy stwierdzili, że ej, w sumie to jest fajnie, zróbmy z tego feature. No czasami są takie rzeczy, których się... No to trochę zależy też od twórcy, na przykład jak w Metroid Prime'ie poznajdowali mnóstwo jakichś różnych exploitów, które pozwalały sequence breakować. To w reedycjach już deweloper te wszystkie bugi pokasował i ludzie się trochę spinają o to, bo Hurdur to nie jest zgodny z duchem serii. Ale są też tacy deweloperzy, już o tym kiedyś słyszałem, że jakaś gra była patchowana w ten sposób, żeby nie kasować exploitów speedrunner friendly. Atomowy Gandhi, tak, on chyba też jest... Znaczy... Z Atomowym Gundam jest też ta zabawna historia, że koniec końców to chyba jest nieistniejący bug, tak swoją drogą. Ktoś kiedyś tłumaczył, że ten bug koniec końców jako tako nie istnieje. Tutaj czy nie mógłbyś się z damage boostować? Tylko musiałbym mieć od czego. No, ale chyba skosowałeś sobie wszystko. Exact. Albo nie. Ale byś was robił. Wiesz co? Jestem na 90% pewien, że w X5 od kolców się nie da walljumpować. No i powiedzieć to. I szczerze mówiąc, to tam chyba nie było nic na tle godnego uwagi, żebym podeszł. Nie wiem, czy też nie kapsuła. Jeżeli kapsuła, to tym bardziej mam wyjebane, bo po cholerę chociaż mi kapsuła. Nie wiem, czy tam hard tanka nie było. Nie wiem, nie pamiętam. No tutaj nie jest kapsuła. Dawno nie grałem w X5. I tutaj tu się można chyba jakoś zliczować jako zero. Boję się pytać jak. Naprawdę boję się pytać. Ej, kurwa. Tak się wjebałem w ściany. Z kocami. Zaraz się tam może nagle dostać kobiet w inny sposób. Podejrzewam, że z użyciem jakiejś broni, ale...
Może? Jacek. Hejt. Jacek. Skupiłem się bardziej na atakowaniu aniżeli na tym. No, przynajmniej to już kontynuuję na cofę do checkpointa, nie? Mhm. Zwaję swój na Cifty Diving Slashem. No właśnie widziałem, że tam było coś takiego, co wyglądało jak coś, co się da zniszczyć, ale wydawało mi się, że nie mam w tej chwili. No nie. A na odpowiedź, co to było, odpowiedź jest bardzo prosta. Mówię, za bardzo się skupiłem na tym, żeby niszczyć się te działkę i nie zauważyłem, że tutaj są skarbi. Tak w dużym telegraficznym skrócie. To nie dobrze, tak naprawdę mogłem sobie pewnie po prostu tutaj poskakać i unikać rzeczy. Jeżeli to no to nie są trudne rzeczy do unikania. Oczko można je naprowadzić. Tak, on padł od skałki. Czyli że padł od skałki, on się przygnieciony został. Aha. Wow. To już? To chyba już będzie. Yep, tylko pewnie będziesz musisz jeszcze do niego pokonać. No, znaczy, no, chodziło mi o to, że ten, że to już, w sensie... Co chciałbyś mi zasugerować? Na wrażenie, coś implikujesz? Że ja bardzo, bardzo lubię tę grę. Nie mogę. Marcin, po co się zbyt zażenowany, żeby przybywać w moim towarzystwie? Czy ja dam tylko jakiegokolwiek tanka, by the way? Nie. O boj, dokładnie dlatego uwielbiam używać w X5 słabości, tak wam powiem. Ale zobacz, Marcin wrócił, chętnie zobaczę, jak naprawdę walczy się z tym boss. O tak. Chyba już radę. No. Przez chwilę byłem pewien, tak w 100% tak pewien, że mnie jeszcze zabije. No my już możemy iść do tego, do Wailego. Wailego. Kurwa, do Wailego, do Sydney. Widzicie? To dowód na to, że było wcześniej w X9. X9 to ja wiem, kiedy będzie. Nigdy. Do Waila. Nie, do tego jak mu tam? Do Degala. Do... Boże, to reaching, to już jest do Grave'a, nie wiem, jak się ten gospela nazywa. Jak chcesz Regal był antagonistą w czwórce i piątce, nie? Jak chcesz Później Wily był w jedynce, trójce i szóstce i w dwójce był gospel. Jak chcesz kompletny reaching, to powiem, że do Akumy. Fajny Street Fighter X Mega Man. A jak chcesz turbo reaching, to powiem, że do tego, do Tabu. Czy my już mówimy o Star Forceach w tym momencie? Nie, o Smashach. Ja pierdolę. Tak, to jest reaching. O mój... To Tabu, serious. No, I'm Snape. Do tego... Jezu, ja nie wiem nawet jak się nazywa antagonista Ultimate'a. Nie Galuf? Nie pamiętam w tej chwili. Nie, Galuf to była jakaś Bizma od czegoś, kurwa. Czy jego słabością było to samo co w X6? Hyper Slash? Chyba nie. Chociaż Hyper Slash. Dostaje dużo. Nie, come on. Come on.
przepraszam. Galim, właśnie. Chyba Galów. Znaczy odnosiłem się konkretnie do uniwersum, nie do konkretnych tytułów. Bo Mega Man od kiedy był? Nie od Ultimate'a, tylko od tych Smash co na 3DS-a były i na Wii U. To nie było Ultimate, tylko... To co było między Brawlem a Ultimate. O, tak Super powiem. Smash Brothers for Wii U 3DS. Dynamo czy Zero robiły i o co właściwie cześć? Zero robił. Zero. Dynamo się trząsł po prostu i przeskakiwał na taki koniec ekranu to z osobowością. Dokąd teraz? O, pojedziemy przy Kraken. Czekaj, to z ich piątki była ta wspaniała rzecz z tym, z Chaserem? Tak. Czekaj, jak to było? Zobaczę tylko, że na pewno to... Zostaw pada. Nie trzymam rąk, ręce... No. Cóż za wspaniały design! Ready? Pierdolę tę grę. Ready? He was not ready. Ty chcesz zebrać wszystkie znajdźki? Nie. Zwłaszcza, że one chyba prowadziły tylko... Kurwa. Ale ja tego etapu kurwa nie widzę. Ready? Ajajaj. Cześć, nie dało się... Ja mogłeś teraz w lepsze gry Shinji. Tak, na przykład widzisz się... Cześć, co? O Boże, ale ty jesteś... Pogrzało cię chyba coś, stary. Tak, odgania w tę wspaniałą grę tak nie pogrzało, po prostu. Adler jak już. Tutaj był chyba tylko Almo do X-a. Zabrakło ci chyba dosłownie jednej kulki? Albo dwóch. Wydaje mi się, że dwóch. Bo trzeba wszystkie zebrać. I mówię, wydaje mi się, że tutaj był tylko ten. Tylko Almo. Ale jednak nie ma. Jak to było? Marcin któregoś raz mówił, że on może grać w X5, ale tylko w modach, które wyłącza Alię. Mhm. No bo to jest straszne. To co, czy dzisiaj też uda mi się kliczować? Nie, proszę, nie. Najgorsze jest to, że już do końca nie pamiętam, gdzie mi się to udało w tym etapie. Jak znajdę... Pamiętaj, jak znajdę to miejsce, to na pewno skojarzę. Ja bardzo lubiłem tytułować swoje odcinki z tego, z Sonika 06, bo nienawidzę. A ja się bardzo śmiałem na przykład, jak robiłem z Civiciem X5. Jak bardzo się denerwował praktycznie w każdym momencie na tę wspaniałą grę. Tak? No Jezu, przecież etap Wolfanga to był jeden twój wielki wyrek. Jezu, a bo ja słyszałem X5, Boże. No tak, no na X6 to oczywiście coś wkurwiałem, Boże. Obviously, da. Musisz obydwać w tym samym momencie, typie. Czyli się dało, jak ty zabić chyba tak. No, normalnie. To właśnie... Chyba jak otwierają się na atak. Ma to sens, teraz jak o tym mówisz. O, to jest chujowe. Znaczy nie aż tak złe. Czy mi się... Będzie gorsze. Nie, bo zdaje się... Nie, to nie tutaj się zliczowałem. Gdzie ja się mogłem zliczować w tym etapie? Oj, nie pamiętam, stary, nie pamiętam. No. Nie wiem, czy zdążę przez to. A może tutaj to było? Nie, chyba nie. Może teraz się przekonamy. Kurwa. Nie. No a jeszcze się teraz przekonamy, jak łatwo można tu umrzeć. Jest.
Masz? Chyba nie może. Nie sięga. Boże. No, come on! Może tu tutaj? Także jakoś tutaj stanąłem? Nie, chyba nie. Chyba chciałbym hapeki. Zero, nie trzymaj się ściany, proszę. Chciałbym hapeki stracić. No właśnie chciałem powiedzieć, że jestem na dobrej drodze do tego. O nie, to ci... O Boże. Ej, to ja mogę przed nim deszować. Brama. Co się stało? Zagadka jest pod cipy. Co? Ta zagadka... Ta część jest pod cipy, ten moment. Ho! Było bardzo blisko. Głupie pytanie. W ogóle... Tak? Mogę. Nie, bo widziałem, że ten, że mogłem przedaszować przed jakiegoś przeciwnika i dotknąć się dostanę. No, bo to jest ta broń, tego Tidal. O mój Boże. To nie tu było? Chyba nie, wydaje mi się, że nie. Przynajmniej nie widzę, jak tutaj mogłem się wykliczować. Znaczy pamiętam, że to było jakieś miejsce, w którym mogłem umrzeć od czegoś. To nie pamiętam... Może być jeszcze dalej. Czy to nie jest w tym trochę etapu? Chciałbym. No nie, to mnie zabija. Miały ci po prostu wybijają. No to nie? Nie, to na pewno nie było na wyścigu. To musiało być jak normalnie przy Dzięgę. No. No ja ci teraz nie powiem, naprawdę. No ja też sobie... To tu. Nie? Nie. Na pewno nie to... To się może było zbliżać w ten sposób, że nie mogłeś stąd wyjść. No. A tam pewnie jest też po... Krajowa Hetanka? Tam jest... Nie pamiętam. Chyba? No tylko dla Gay Armora. Cześć Sylwio. Gramy w Mega Man X5. To już nie wraca? Czy to się da jakby zniszczyć? Gay Armor. Gay Armor, żeby nie było. Zastanawiam się, czy tego po prostu nie naprawili, tej interakcji tutaj. A mi przy okazji portowania. To jest możliwe. Chociaż nie. Nie wiem, czy to nie chodzi na emulatorach po prostu? To prawie jak podłączenie się do pada, czy do słuchawek? Co? Sąsiad się Krystianowi podłączał, czy coś? Do pada. Tracił tego. Tracił sygnał z pada. No ale jak się walczyło z Hakenem? Wpierdalaj się w niego tym super dashem. A, czyli hyped dash, dobra. Znaczy dash cancel. No dobra, to chyba się nie da. I mean, spin tu nie ile się też działa. Do czasu. Fajne. Au, prawie. Au. Przynajmniej dużo żyć mam. Nie, żeby tej życia robiły różnicę? Czy nie? Bo czekaj, nie... Kurwa, gdzie mógłbym się tak liczować? Fuj. Tak, wiem, że problemem pierwszego świata. Tak samo jak ewidentnie... Nie trafianie daszem to też jest moja specjalność. Au. Au.
Mam świetny pomysł. Tak. Słuchaj, taki genialny pomysł, na który nikt nigdy nie wpadł. Dasz kasę? Nie! Zacznę ogarniać to, co robię. Holy shit, dude. Co nie? Genialne to jest. Włączę mózg! Wow, okej, okay, to było smooth. Mighty umarł i nie żyje, że? Zwracam. A jaki jest status Steama teraz, jak właściwie? Chyba się boję zapytać. Pamiętam, że ustawiłem go na początku dość memicznie, bo haha, Mega Man 9 się tak bardzo jak Mighty Number 9 w ogóle, ale... Mega Man X9, more like. Shining Firefly? Ew. Gdzie mój Easy Glow, kiedy trzeba? Dobra, tutaj coś było do zgarnięcia. Co tu było do zgarnięcia? Na pewno ten. Tak. Dzięki! Działa! Nie. Tam coś było i na 99% wymaga albo Gayermoda, albo damage boostowania. Chciałbym kłamać. Naprawdę chciałbym kłamać. Dobra, to czy mam od czego się damage boostować? To jest pytanie. On za mną nie pójdzie, prawda? Nie chcesz przyjść do taty? Może jednak? Nie? Nie, nie da rady. Chciałbym, ale nie da. No i będę musiał pogrzebać częściami pewnie. Czy to w ogóle nie było jakoś tak, że w 5 części się dostawało na podstawie tego, w jakiej kolejności bossów się pokonuje? To też było absolutnie chujowe. Tyle mechanik, które w 5 są absolutnie nieznośne, Jezu Chryste. Tam jest jakiś tank, którego kompletnie nie chcę. Okej, okay, czyli ten co robimy, to tutaj Dark D, znaczy ten... Jak się to głównie nazywało? Shining Firefly! A Dark D to by było w drugim półce, nie? Tak. A tutaj jest Shining Firefly. Shining Firefly. Shining Justice, Shining Diamond. W sensie, żeby nie było easy. Easy Glow, Boże. Little High, Little Low. Panie Boże. Nie. Leak ma fight. By the way, ominął się też Hartan, którego nie dało się zgarnąć. Bo ktoś sobie wpadł na świetny pomysł, że trzeba do niego Hyper Dasha. Raczej trzeba górą. A!
tutaj, bo ten pseudo X4 segment. Chyba jakieś 3D, ja pierdolę. O, to wygląda tak źle. Wiem. Powiedzmy, ma wirusy. Zero ma boosta z wirusów. Wiem. Dobra. Odprowadzasz tego czerwonego chyba? Ja? Wszystkie chyba? Nie. Właśnie wydaje mi się, że tylko tego czarnego. Jop. Reszta nie dostaje obrażeń. Korona to kolejny plan Sigmy. Ja nic nie robię, przęgę. O, wygląda? Dobrze. Mistrzem tego koloru. O nie. It's not black. No tak, ten segment był w Pitmash to Master, jak pamiętam. Aczkolwiek jej generalnie pamiętanie ich 4. Takie schody? Tak, żywi miał. Znaczy wiem, ja pamiętam. Pamiętam, że źle wspominam ich 4, ale nie pamiętam aż tak dobrze dlaczego. Wiem, że swego czasu kurwiłem na to, że jest pojebanie trudne. No, bossowie w endgame są tacy nieprzyjemni. Ostatnia forma Sigmy, ja pierdolę. The end. Nie, serio, ostatnia forma Sigmy to 100% raka. No ja bym powiedział, że gorsza niż Kaiser Sigma. Że co? Że gorsza niż Kaiser Sigma. To się chyba da zniszczyć. Nie. No, a wyjrzałem coś temu robić? Coś nie, czy tam... No ja mi mogę podejść teraz dzisiaj, ale... No, nie wiem, wydawało tak... No nie dam sobie głowy uciąć, jak... ...cokolwiek w X5, no ja... Wydaje mi się... ...bronią, a... Co my dostaliśmy trochę na to grać w ogóle? I Blade? Chyba E-Blade ewidentnie. Jak to działało? Skocz i użyj special weaponów? Albo co? O! Jest! A, to jest ten. Ryuken. Góralek. Witamy z porażeń z tyłu. To może się da. Nie, siaty. Ja pierdzielę miałem, I was actually right. A to jest kapsułak. Worth it! Nie. Ciekawe w ogóle, dlaczego w Legacy Collection wrócili do tego zwykłego nazewnictwa. O, 2 FPS-y! Zastanawiam się, czy to... Nie no, mógłby być chyba problem z copyrightami, nie? Nie. Wiesz co, prędzej bym powiedział, że z copyrightami był problem w drugą stronę. To znaczy, historia o tym, że po prostu mąż osoby tłumaczącej X5 był wielkim fanem Gunsów, czy tam żona. I stąd to wpłynęło na ten... Wirus. A to jest... To akurat mi się bardzo podoba, takie budowanie... Zniknęło ci przez alię. Budowanie lore'u przez gameplay. W sensie z wirusem? Tak. To mi się bardzo podoba, że Zero Action wzmacnia i... No to już są pewne implikacje po prostu. A my już w X4 chyba, bo o tym w jakimś tam stopniu mówione. W głowie leci ciągle się mu gitarka w 0-4. Zastanawiam się zawsze, jak to by brzmiało, gdyby było robione na normalnej konsoli, a nie na GBA. Nie, że szkalową. Nie wiem, poczekamy, aż Krzysztofowi Kostki zrobi playthrough 0-4, żeby się dowiedzieć. Oh boy! O, syndrom Harpui. Dobra. No! Teraz zakończony.
A przynajmniej go dać, będzie się dało cheezować w posraszu. Nieważne. Spójrz na z tej strony. Na bossarz ten chyba będzie miał tylko 3 razy tyle głosi. Mhm. Znaczy inaczej. Pozwolę sobie doprecyzować to, co przed chwilą powiedziałem. Hmm. Na konsoli z normalnym z chipsetem dźwiękowym. Bo każdy narzeka na chipsety dźwiękowe w grach na GBA. Ile było modów, które przywracały jakość dźwięku w tych portach na GBA? Czy to do Finala? Dla mnie jedną z największych różnic, jeżeli chodzi o to, jak to brzmi, to jest chyba w Mega Man and Bass, tak naprawdę. Po prostu mod... Porównaj sobie motyw, który leci w walkach z bossami u Kinga w porównaniu do na jednej i na drugiej konsoli. Mhm. To jest prawie, że coś innego zupełnie. Zero. Czy ja to są nic, nie? No, no to wygląda. Więc to chyba mógłbyś grać zero już ten w etapie Stigmy i nic by się nie stało i tak nie zbierasz kartanku. I mean, czy to nie jest tak, że za pokonywanie bossów i tak dostajesz jakieś tam upgrade'y? Chyba? I don't know. Dobra, zróbmy to, co zrobiłby prawdziwy, normalny człowiek. Niech Bóg mnie poniesie w najdalsze przestworze oceanów. That's easy. God damn it, zepsuł niespodziankę. O, pamiętam jego etap. Dark Necrobot. Pamiętam jego etap. Miał strasznie wpływające kolce. Jak to było? Powiedzcie mi, jaki to etap, a powiem wam, co mnie w nim wkurwiało. W skrócie moje podejście do X5. Zastanawiam się, czy to, że tutaj jest takie spowolnienie, to kwestia silnikowa, czy że to w zamierze... Nie, tak miało być, ale... Czy te kolce mnie z góry instakillują? Na 99% tak, nawet nie będę sprawdzał. Jezu! Znaczy, nie zaprzeczę, że miały więcej zawartości, tak? Ale dźwiękowo to jest po prostu... zauważalna różnica. Oh boy. Czas na najlepszą zabawę. Ja na przykład bardzo lubię ten content, który był dodany na przykład w FF6, tak? W tym porcie. Ale no, jestem też w stanie zrozumieć, że jakościowo to nie jest najlepsze, co się przytrafiło kiedykolwiek w tej grze. Aha. Jak nam idzie, chujowo, ale stabilnie? To chyba najlepsze określenie? Ja robię to na spokojnie, wlekę się swoim tempem. Jak to mówią wszyscy razem w jednym tempie. O mój święty Boże! Matko. Zrobiłem to. Nice! Tak niego. Hej. Co tanki? Znaczy, nie oszukujmy się, FF6 tak naprawdę dodało 99% postgame tylko w swoim remake'u, tak? Znaczy, remake'u, porcie. Bo ciężko powiedzieć, żeby dodano jakoś specjalnie dużo więcej, tak? No bo jasne, jakieś tam 2-3 nowe espery, ale to... Hmm.
On jest obtainable chyba jako zero. Raczej tak. A. A. Ajajaj. To się da jakąś bronkę zniszczyć, czy co, te bloczki? Nie wiem. Na właśnie, co dostaliśmy od tego Firefly'a? Ja już nie mówię... Cipher. A, to jest... Kurde, Jezu, te opisy! Giga atak? No to wygląda. Zżarł ci amunicję. Chyba dobrze się uorknąć, mówi Sebastian. A jak, czyli jak? Jak to jest dobrze? Znaczy... Nie wiem. Jest także dobrze albo niedobrze. Au. Ładna. What a shit. Chyba wiem, o co chodzi, ale będę musiał się upewnić co do tego. To było tutaj już, czy jeszcze dalej? Właśnie nie pamiętam. A zobaczymy. Nie, tutaj. Chyba tutaj. Jep, tutaj. Czyli trzeba pewnie tak to zrobić. Pewnie tak. Jep. To. O, że się zdamy boostować. Właśnie chcę. Tylko... Okej. Okay. Nice, jep, jep. Mój pierwszy hardtank, jej! W piątym etapie, ja pierdolę. Bajrus. Wirus. Wirus. Tutaj nadal był... Tu trzeba było zniszczyć bronią. Nie, to się niszczyło bronią. No, mówię, że się niszczyło bronią. Znaczy... Po prostu drzwi od drugiej strony niszczysz bronią, tylko znaczy... X-a jak. Aha. Znaczy nie wiem, czemu wydawało mi się, że to się nie niszczy, tylko tam się po prostu coś ciskało, ale... Chodziło nam mniej więcej o to samo, tak? Była jakaś broń, która się sterowała. Aktywować bronią, no gdzieś trzeba było trafić w ten pewien punkt. Pytanie za 100 punktów. Ile bardziej zadam o giga, tak? Tak. Dokładnie, tego się spodziewałem sobie, tak? Nie bardziej zadać ci giga atak, kolego. Potęga. Jak na to, że mam 4 użycia, to dość mało. A to trwam drogą. Zwłaszcza, że w pójśle mu zadaję... Jest very speed. W życiu każdego człowieka pojawia się w tym momencie. A najgorsze chyba jest... Czekaj chwila. Okej. Okay. Kiedy Hyperstrasznik jest najlepszą opcją. W Bustraszu na pewno będzie najlepszą opcją. Jest. Wiesz kiedy za to nie jest? Kiedy? Na Shadow Devila. Aj, aj, aj. Alej, top. Zdrowie. Dzięki. Continue the game. No to co? The Skiver! Bo to chyba tak szło, że Skiver... Spiral Pegasus. Spiral Pegasus. Potem człowiek roślina i T-Rex. Chyba tak to szło. Jeżeli... Dzięki, Alia! Co ja bym bez ciebie zrobił? O mój Boże.
Nie zdążyłem, prawda? Au. Przynajmniej ich nie zabija, I guess. Spójrz na to z tej strony. Mogło to być X7. I to by ich zabijało. O, super. Znaczy uczciwe. Tak. Yes. Au. A to jest przeciwnicy, którzy wichrzeć byli dopiero w etapach tego? I to. Aha. I teraz będzie bomba. Ja już to czuję. Nie przeżyję z tej bomby. No jak called it. W sumie to masz rację. Nie mogę zaprzeczyć. Te bomby są zaskakująco wytrzymałe. O, dzięki. Matko boska. Trochę sobie saptanki pod... Ej. Come on! Wow. Jeszcze zawisłem w powietrzu w tej animacji z Pink Slasha. Jak masz to zrobić jako X, się zastanawiam. Haha, specjalną bronią. Aui. Przyszedłeś tutaj jako pierwszy etap? Ale twój błąd. I mean, Tybek, ta gra ci mówi o tym, że... Żegnam. Nie... O. Miałeś każdej śmiertelności od trafienia. XD. Czy to trzeba było gdzieś... A nie, to... Okej. Okay. To jeszcze nie ten... To jeszcze nie ten fragment, z którym się do góry leci. Tutaj gdzieś był hard tank, z tego co pamiętam. Albo weapon tank, cokolwiek. Wow. Weapon tank, wow, jako zero, wow. Wow, 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 wow. Gifel tam na górze był. To już nic nie było. Gifel to na dole coś jest? Nie, chyba nie. Nie zamierzam sprawdzać. Hard będzie dalej praktycznie ze free, podobno. Za free w tej grze... Ech. Oznacza mniej więcej tyle, że będzie nie do zdobycia, jeżeli akurat bombka mnie nie polubi. Sigma's watching i masturbate. Koleś mi, żeby sprawdzić coś tutaj, czy na dole nie ma. Na chmury. To bomby? A cóż to? A cóż to? Jezu. Pewnego dnia tak sobie losowo skoczę w kolce i będę kurwił na to. Pewnego dnia, ale ja tak nie mordę. Uwaga! A rzeczywiście leży luzem. On literalnie leży luzem. Wow. Kurde, aż mi się przypomina ten jeden E-Tank, który był w Mega Manie 3. U Eilego. Jeden E-Tank! Twoje masz rację, tam było jakieś 7 takich E-Tanków. Drugie pytanie. Czy ja to wybrałem? Tak. Pamiętam, że Darkhold jako X był strasznie chujowy na Skivera. Nasz ulubiony boss. Halo? Aja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 j
Jeszcze umrę. No. Możesz użyć septanta. Masz rację. Użyć. No
ale się okaże, że niepotrzebnie. Jestem ekspertem w używaniu niepotrzebnie septanków. Nie oszukujmy się. Okej, nieważne. No, byś chyba umarł. Raczej tak. Jedna rzecz, która mnie strasznie, ale to strasznie irytuje, jeżeli chodzi o ich pięć, to sposób, w jaki się dostaje części. Bo to zależy od tego, czy wybierasz tutaj ten Weapons Life czy Weapons Energy, zależnie od tego, w jakiej kolejności idziesz do bossów, ilu bossów pokonałeś i w ogóle to jest tak poukrywane, że kompletnie bez poradnika albo podchodzenia do gry jakieś 17 razy, nie aż za cholerę jak tego wiedzieć. O, patrz! Bestshot! Ha, ha. Fajnie jest! Just kill me. Odbiczek. Nawet nie pokazałem, na ile health tanków zdobyliśmy. W sumie to może i lepiej. O nie, tylko nie dynamo! To dymano. Turbo dyman as men? Turbo dynamo men. Fajnie. Chcę tak powiem, że fajnie jest czasem sobie zrobić taki dzień grania w nienawidzone gry. Tak mówisz? No. Ale stawiam, że twoja opinia o X5 jakoś bardzo się nie zmieniła. Czy miałaby? Nie wiem. Mówię, że może się zmieni. Wiesz co, wydaje mi się, że po tym jak cały czas narzekam na różne mechaniki w tej grze, to... Aj tam, no. Trzeba patrzeć na całokształt. Wiesz co, powinno to mówić samo za siebie, że dużo bardziej wolę możliwie permanentne dostarczenie upgrade'y w X6 niż system, który jest w X5. Antivirus Guard, yeeeey! Fucking useless. To czekaj, co ja mówiłem o upgrade'ach w tej grze? No, w sumie zgadza się, w X6 przynajmniej może się zdobyć. Powiedziałbym, że najpierw ten, Matrix. No tak. Jego wybrałem. Znaczy nie, to nie pokazuje hard tanków, tylko pokazuje te upgrade'y, które zebrałem. Nie pokazuje ci chyba upgrade'y i hard tanki łącznie? A. Burn Dino Rex. To dziwne. Jaki tutaj spadek. Tutaj chyba był w miarę łatwy hard tank do zdobycia, z tego co pamiętam. Znaczy oczywiście wiadomo, łatwy to pojęcie względne. Dalej się zna, jak ty wygrałeś ten wyścig z piątka. Ja mi się przypomniało, że była taka sytuacja, gdzie ja byłem przekonany, że ja do ciebie nadrobię, bo ty byłeś na prowadzeniu. Ja wiem dlaczego byłeś przekonany, że nadrobisz. A, bo ty u Stigmy miałeś umierać chyba. Tak, bo ja mówiłem, że absolutnie kurwa nie znoszę walczyć się z ostatnim Stigmą, a zrobiłem go chyba za pierwszym podejściem albo coś w tym deseń. No. Dawaj, życie jebać, hardpunka mam. Tak kurwa nie umiał, tak nie... No pamiętam, że na to tak właśnie kurwiłeś. Jak można mówić, że nie jest najlepszym graczem w platformówki, no? Alia zamknij mordę! Dzięki, Alia. Wszystko wina Ali. No tak. Jakby zamknęła szybciej mordę, to nie zdążył.
Dobra, tam już raczej bym nie zdążył. Fajnie, trenuję przed Shadow Devilem. Jest, który i tak fajnie dopiero za tydzień. Znaczy nie no. I nie lubi i do tego wygląda na Amerykankę, ale czy to, że wygląda na Amerykankę ma coś w związku z tym, że jej nie lubi? Tak. Bo aha, nie zdążę. Aby i zdążę. Zdążę. Never mind, tak. Tu nie zdążę w tej chwili. Więc sobie poskaczę. Co właściwie z LMA jako ognisto w tej grze, skoro ten spin to win jest elektryczny? Znaczy, o Boże, ten przedmiot. Nie wiem, fajnie. O, Raidarmor. O, to ten Raidarmor! Ile razy umiem próbuję z niego skoczyć? Troszkę minęli. Owinie Marię. Chciałbym tylko przekazać, że owinie Marię o wszystko. Czy możesz skoczyć łaskawie, proszę? Dziękuję. No ja też ty możesz stracić ten pan też. Wiem. I prawdopodobnie zaraz to się stanie. No nie, do Shinjiego zawsze trzeba uważać w takich kwestiach. O nie, już ja wiem dokąd to zmierza. Sejk. Czemu najpierw nie skoczyłeś, a później nie wyskoczyłeś te Raidarmora? Ale ja nie wyskoczyłem. Ła-a. Dobra, ja. No Shinji zdechł, bo gra mu nie pozwoliła żyć. No. Nie, serio. Jedyne co zrobiłem, to wcisnąłem delikatnie strzałkę w lewo i ewidentnie od tego umarłem. Znaczy, wydaje mi się, że to jest po prostu tak, że jest jakiś limit, ile czasu możesz być w Raidarmorze. W lewie. I że, od tego umarłem. To i na fakt, to jest chujowe. Zwłaszcza, że nie masz pokazanego nic takiego jak życie Raidarmora i nic takiego. Nie musisz, jak chcesz, to może. No dobra, no to zdążysz tam. Łatwo, brawo. Chuj. Chuj. Co za człowiek. Ty się nie da? Da się, tylko musisz... Goodness. Znaczy chyba musisz z Raidarmora tam podchodzić po prostu. O! O nie, wracamy do Mega Mana 2! Ale. I on musi komuś zniszczyć. Tylko komuś to zniszczyć. Możesz? Proszę. Dziękuję. A? Coś się stało, bo mrugnąłem, a Shinji się umiera po prostu. No, nikt nie nowi. No że co, że ja umieram program nie do pojebie? Nie. Wcisnąłem dasza, by the way. Sam się zastanawiam, który sposób przychodzenia jest bardziej frustrujący. Też mi się tak wydaje. Przynajmniej możesz coś nie przegaszować. W miarę możliwości.
Możesz pewnie przeraszować, chwilę później też idę może. Patrz jak mnie goni z kurwysem. Bo bitny jest. Udało się. No, zostawcie mnie. Kiedy chcę tu wejść. Mamy to! No może jest zamknięty, tylko my tego nie widzimy. Dobra, Bern Dynorex. Wszyscy wiemy, dokąd to zmierza. Nie oszukujmy się. Się dostałem, bo Shredder. Nabił Shredder. Your double. Okay. To było coś chujowego. To było coś bardzo chujowego. O mój no Boże! W kombinacji botonów to używałeś. Nie, znaczy. To coś zamieniało i dlatego ludzie chodzili do Skiveda ostatniego. A wie! Właśnie. Już nie mam tego, dasz cancela. O Boże, naprawdę? Tak. No to o nie. A więc w ten sposób sobie radzić z Dash Cancelem, ha. Potrzebuję pod niego brońkę. A czekaj. A to jest Dash plus attack? Podejrzewam, że jeżeli bardzo dobrze masz obczajony timing, to wciąż możesz to robić, ale... Spróbuję, wiesz? Okej. A mi to jego słabość przy okazji, tak? Więc w najgorszym wypadku będę go podstawkowo słabością. A, na pewno. Chyba nie dalej. Nie zobacz. O, tak! O! Jak to było? Dasz kansę, przyda się na potrasze. To dlaczego? Przydałby się. To dlatego ludzie używają X do speedrunowania X5. Znaczy, to... wiesz, można po prostu pominąć tego Dynorexa i iść prosto do... bez niego... No tak, ale jak robisz 100%, no to... Jezu. No tak. Au. Ja tu zaraz ginę. O. Nie chcę używać serpanka. Okej. Okay. Księga słabości w X5 to taki kurwa hack. Nie wiem, dlaczego twórcy z tej gry stwierdzili, że samo oberwanie dużych obrażeń nic nie zachęci do tego, żeby tej broni używać. Tylko musi być jeszcze jakaś ekscesywna animacja. I mean, reakcja taka na słabości zaczęła się już sobie w Mega Manie 7, tak? Ale nie było to aż takie złe, powiedzmy. Ale wydaje mi się, że po prostu łatwiej będzie, jeżeli będę z nim próbował o ironio walczyć normalnie. Przy czym mam wrażenie, że X5 walczenie normalnie sprowadza się do używania Spin to Win'a po prostu. A wiesz jak fajnie się będzie przez to walczyło w rematchach z tym, z Grizzly? Który jest na to kurwa niewrażliwy? Więc efektywnie nie możesz też go atakować podczas skoku? No cóż. Wspominałem, że X5 ma bardzo dużo zjebanych mechanik. No moim zdaniem powinna być wręcz do odpalenia po prostu z guzika specjalnych akcji. Ten body double. Tak samo jak Spin to Win też powinien być takie w wiszutce rozwiązany. No. O, żampet. Nawet nie powiem, że nie. O mój Boże, to wreszcie część, którą mogę wyekwipować i nie chcę sam nie używać? Chyba? Wiesz co, Sevik? No, daj mi 10 minut. Co? I bo wychodzę po streamie. A, okej. Okay. Zrobimy chyba ten etap i będziemy kończyć, zresztą to wydaje się być dobry ten, dobry deal. Czy... Właśnie, wiesz co jest zabawne, Sylwio, że my mieliśmy grać coś innego? Ha? Tak?
Już? Stwierdziłem, że z kolei tak zostało 10 minut, to czemu nie? Pośmiejemy się przynajmniej z tego, jak zjebany jest ten etap. Okej. Okay. Nie, że szkalował lasery. Przynajmniej przejścia ekranów w takim Mega Manie 2 dają ci w miarę możliwość zobaczenia, że coś tu będzie się szykować. No. Tutaj od razu wpadasz i jesteś atakowany. Ależ po prostu... Jeżeli są jakieś poziomy nienawiści, to w skali od 1 do 10 daje temu 500. Jest laser glow. Tutaj chyba były już signy. Dęby. Nie chcecie może dać mi jeszcze jednego widusa? Chyba nie są. Oni wiedzieli co robią, dając tylko dwa widusy. No. Jakby się ktoś pytał. Prawdziwa zabawa z laserami zaczyna się tu. Zabawa. Najgorsze jest to, że można by spokojnie dać graczowi checkpoint tutaj, czyli przed samymi lasami, ale nie, trzeba było jeszcze te... Ale w sumie są chyba 3 pilusy. Co? W sumie są chyba 3 pilusy. Dwa są. A... Nie. No czekaj, pierwsze. Tu? Daj mi go. No, chodź tu. Tak? No i to były te 3. Chyba. To były 2. Nie, tam były 3. Tu może być 6 co najwyżej. Tam mnie zaatakowały. Nie zmienia faktu, że nie zgarnąłeś, że zgarnąłeś tylko jednego z wszystkich. Tak, bo one ewidentnie ode mnie uciekały. No mogą być 2, dobra, mogą się przewidzieć. Ależ to jest kurwa głupie. Nie, mam wrażenie, że tego co jest... No czekaj. Pierwszy? Drugi. Nie ma trzeciego. No a... Ale tam dalej! No, powiedziałeś, że tu były 3. Nie, że tu są 2 i tam dalej jest jeszcze 1. What the fuck? Tu 2. I no, tutaj jest. No, że tu jest 3, to tak, to wiem. No... No to powinno z tego być... Powinno z tego być wirus, czy nie? Z tych 3, tak. No! O to mi chodzi! Pierwszy? Tylko teraz tego drugiego nie ma. No bo go przelepiłeś. Jak? Co ty kurwa pierdolisz? Nie, nie kurwa, czekaj, umrę. 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 Okej, okay, nie umrę. Nie. Nie. Nie dam sobie wmówić rzeczy, których nie ma. Nie dam sobie grozić. Patrz, podchodzę. Jest wirus. Teraz się pojawia drugi... No i jeden i się rozpłynął. I tam tak. Był teraz dopiero... Wiesz dlaczego się rozpłynął? Bo nie wziąłem pierwszego. No właśnie. Czyli mogę wziąć tylko jednego z tych dwóch. To co Sebastian pisze. Patrz. On we mnie wpada i ten drugi się nie pojawia. Cool. Tutaj w ogóle go nie ma. Fajna historia, stary. I tu jest ten drugi. I nie ma trzeciego. No kurwa, mać będzie ich wmawiał rzeczy, których nie ma, no jak pierdolę. No ale wróciłbyś to, żeby był. Rzucę go czymś zaraz. To... O, zobacz, był tam drugi, się przywidział i to był trzeci. No masz rację, przywidział ci się. Trzeci to może być najwyżej Jampa, co? O, tam pierwszy ten zniknął, teraz jest ten drugi. I trzeci, wracaj się, bo tamtego. Jebnę cię. Klapkiem, kapciem, czymkolwiek. Prawie dostałem kapcie od Marcina, musisz być bardziej kreatywny. No, o, i teraz... Ty, patrz, 4 jest... 7, jak króli. Eee.
Najgorsze jest to, że użyłbym Titan Stopera, gdyby nie to, że starcza on na jakąś 1/10 segmentu. No kurde, tak łatwo, jak masz aż 4 wirusy. 7. Cóż za wspaniałego. Polecam ją każdemu. Najlepszy PSX-owy X. Niech wam nikt nie wmawia, że jest inaczej. Niech wam nikt nie wmawia, że to dwa wirusy. Ale gówno dzięki. A to, że te postacie bardzo lubią kleić się ściany i spadać z nich z prędkością wolniejszą niż sobie przychodzi ich w pięć, to inna sprawa. I no, Blikis, ty gadasz, 4 wirusy są. Najgorsze jest to, że ja wiem, że to dopiero początek tego zjebanego segmentu i dalej będzie jeszcze gorzej. No. I to nie jest tak, że tutaj są checkpointy jakoś sensownie pozostawiają, tylko nas będzie cały czas tutaj cofać. Co? Ale Shinji teraz powie, że nasza opinia jest bezwartościowa i chujowa. Nie, to tylko X7 spokojnie, bo... Powiem tak, to X7 to była jawna prowokacja, więc musiałem się tak do tego odnieść. Dobra. Dawaj jeszcze jedną sekwencję żyć i kończymy chyba. Dobra. Ale boisz, to umijasz te wirusy. Ale nie chcę ci powiedzieć w tym momencie. To się da zrobić? Oczywiście, że się da. Ja nawet doskonale wiem jak. Tylko ewidentnie nie próbuję tego zrobić tak jak trzeba. Bo odpowiedzią jest to, co zaraz próbuję zademonstrować. Po co to robić? Żeby przejść etap, da! No. Ewidentnie chyba nawet nie będzie mi dałem tego zademonstrować. O tak, jeszcze zaraz będzie trzeci wirus. O, dajcie mi trzeciego wirusa, patrz, cofnę się po trzeciego wirusa. Dawaj, idź po tego wirusa. Okej, okay, idę. Trzeci wirus! No, dzięki po drodze ewidentnie. Kurwa, grali dla was. La 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 la. Pamiętam, jak gdybyśmy grali w jakieś D&D-ki w świecie Lovecrafta, to właśnie bym upierdalał każdego Sanity Checka, jaki istnieje. Frenzy. Nie, mówię kurwa serio. Trzeci wirus został zmięty przez twojego antywirusa, co dostał. No i gdyby nie było tego programu, no to byś nie dostał trzeciego wirusa. Ależ tak na to gówno, ja pierdolę. No fajnie, ja się zgadzam, ja się bawiłem. Tak jak ja na X6, nie martw się. Ale jeszcze wracając do tego, co chciałem powiedzieć, że tam po prostu są w tym miejscu, w którym mówię, że się tego nie da zrobić, tam trzeba zrobić Eldasha po prostu. A. Bo ja robię wcześniej w powietrzu Eldasha i przez to nie mogę go potem zrobić tam, jak spadam. I dlatego nie wyrabiam po prostu. Więc wiesz, to jest tak, że ja wiem, jak to zrobić, ale z wykonaniem jest dużo gorzej, bo to nawet nie jest tak, że tutaj powiedzmy, to jest kwestia wykucia się i potem jakoś to idzie. To jest kwestia wykucia się i zrobienia tego w bardzo precyzyjny sposób. To prawda. A zawsze dobrze, nie ważne. Ależ taka jest zjebana, trzymajcie się ciepło. Cześć.